Nad Kazikiem dzisiaj ewidentnie zawisło fatum. Próby wydobycia rur, które ma pociąć, trwały wieczność, a obecnie w sprężarce podającej powietrze do palnika strzelił przewód. Tam odpadło, żeby nie wybuchło. Człowiek! Awaria. No i tak się grzało, a się przegrzało. Zamiast rozcinać rury, jak polecił szef, Kazik zmaga się z kolejną tego dnia usterką. Dawaj, Stasiek, to na izolację. Tutaj trochę płomienia poszło i to taki przewodzik jest malutki. Przypalił się i powietrze puszcza. Mechanik poleciał i go zaraz włączy, nie? A Chrzanowski przyjdzie za godzinę, powie, nic nie zrobiłeś. Kazik zna dyrektora nie od dziś, więc jego wróżba brzmi bardzo prawdopodobnie. Jedyny sposób, żeby zapobiec kolejnym nerwom, to przywrócenie sprężarce sprawności. Uwaga! No już jest dobrze, już jest dobrze. Kaziu, ja już swoją robotę zakończyłem. No dobra, no działa, no to działa. Dobra. Przy temperaturze pęka wszystko. I to taka robota jest. Zmierzch z zapasem, a wycinka dopiero ruszyła. Dyrektor chwilowo skupił uwagę na procesie naprawy uszkodzonego ramienia wózka widłowego. No jak robota idzie? Kiedy ja będę miał ten wózek? No działamy cały czas, dyrektorze. Pomocnik stoi, ręce w kieszeni, a ty nic. Ogarniemy. Do kiedy? Na pewno będzie taniej jak w serwisie. No, w to nie wątpię, tylko że w serwisie by zrobili, nie wiem, w 2 godziny czy w 3, a wy zrobicie to w 2 miesiące, tak? Widzę, że to na jutro przejdzie. Idę zobaczyć, co twój przyjaciel robi. Ruszyło, poszło. Specjalnie mówisz, żebym został i popatrzył. Nie, dyrektorze, poszło. Poszło, poszło. Kazimierz, która to godzina? Nie wiem. Fajrant. Jutro załadunek, a ty co? W lesie. Jeszcze w czarnej dupie. Zobacz, samochód już czeka. Zimą, panie dyrektorze, to wszystko jest pod górkę. Sprężarka cały czas kręci, nie nabija mnie powietrza odpowiedniego. Tą wyprowadzę do warsztatu, niech ją reperują, a ja jutro sobie przyniosę naszą sprężarkę, którą ja używałem tyle lat. Od 8 rano, dobrze? No, ja mogę i wcześniej, jaki problem? Wcześniej to ludzie śpią. O 8 zaczynam, żeby już... Od 12 jest wysyłka. No dasz radę to pociąć? Ja ci, dyrektor, to zrobię. Dobra, trzymam cię za słowo, dziękuję bardzo. Postaram się dotrzymać tego słowa, no. Dobrze. Co dałem radę, to zrobiłem. Co nie dam rady, zostawiam na jutro. Czy ja to potnę, czy ja tego nie potnę, to na planetę nie ma to wpływu żadnego. No. Faktycznie działania Kazika nie mają na planetę zbyt dużego wpływu. Jednak zawalone przez niego dzisiejsze zadanie może mieć wpływ na finanse Desza.